Witajcie kochani, witam was serdecznie w horoskopie miesięcznym na marzec. Witam wszystkie osoby spod znaku lwa. Nie wiem jak wy kochani, ale ja uwielbiam miesiąc marzec. Jest jeden z moich ukochanych miesięcy z przesileniem wiosennym. O wow, cudownie kochane lwy, co tu dla nas się pokazuje w tym miesiącu? Zobaczcie, temat miłości, relacji, związków. Temat też miłości własnej. Tu czuję to, jak traktujemy sami siebie, bo wiadomo, ważne nie jest to, jak traktujemy innych, ale to, jak traktujemy siebie, to też jest bardzo ważne. Zobaczmy dalej. Ok, dla lwów poproszę na miesiąc marzec. Zobaczcie, jaki piękny kwiat. Azalea, czyli to będzie azalia, tak? I zobaczmy, oj, mamy drugi, dobrze. A tutaj mamy Bind of Paradise. Nie, przepraszam, Bird of Paradise. No tego nie przetłumaczę, może ktoś z was wie. Ale zobaczmy po kolei. Tutaj mamy Wise Soul, czyli mądra dusza. Your soul carries ancient wisdom. Please embrace it as you have the knowledge to help those around you. Czyli gdzieś tutaj w lwie drzemie jakaś mądrość, jakaś informacja, jakaś wiadomość, którą będziemy jako lwy przekazywać dalej. I druga wiadomość. You have the ability to connect with the beings of love who surround you. Communicate with your angels and deliver their healing messages to others. Czyli zobaczcie, tutaj jest mowa o tym, by łączyć się ze świetlistymi aniołami, archaniołami, przewodnikami duchowymi i przekazywać te informacje dla osób, które nie mają takich umiejętności. Czyli podsumowując, kochane lwy, miesiąc marzec na temat informacji, wiadomości, też takich wiadomości, które przychodzą do nas właśnie poprzez intuicję. Czujemy te informacje, wiadomości w nas samych, miłość, miłość własna, czym jest tak naprawdę miłość, czym jest miłość do innych, jak ja sama siebie traktuję, prawda, jak traktuję innych w tym wszystkim. To wszystko jest ważne, bardzo ważne w tym czasie, relacje, związki i to, jak sobie też pomagamy wzajemnie, jak przekazujemy sobie wzajemnie informacje na ważne tematy, to jak sobie pomagamy. Ja czuję, że to wszystko jest tutaj ważne, ale co tutaj czuję bardzo, to że razem z przebudzeniem wiosny cały kolektyw po raz kolejny budzi się w swojej świadomości i będziemy poszukiwać oznak prawdziwej miłości, tej takiej prawdziwej miłości bezwarunkowej. Tego będziemy właśnie poszukiwać w sobie, wokół siebie, w innych. No, ktoś tu na pewno się zakocha. Ktoś tu na pewno poczuje motylki w brzuchu. Tak czuję. Ale ktoś się może zakochać w osobie oczywiście, ale ktoś się może zakochać w jakiejś pasji, w hobby, w czymś, co zapragnie od tej pory robić jako taką codzienność swoją. Bardzo dużo różnych tutaj fantastycznych rzeczy czuję. Ktoś się może zakochać nagle w podróżowaniu i postanowi tak odmienić swoje życie, by móc podróżować na przykład i jednocześnie pracować albo zarabiać, albo podróżować i na tym zarabiać. Różne tu czuję sytuacje. Ciekawe bardzo. Okej. Wstęp niezwykły. Zobaczmy dalej, co tutaj dla lwów, jako coś, co powraca. Okej, ewentualnie coś nowego. No więc, kochani, zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany. Jakieś przeznaczenie tu się dopomina o realizację. I mam takie poczucie, że wcześniej, zobaczcie, bo tu mamy siódemkę mieczy, lew może nie miał gotowości, żeby się stawić do tego. Może było jakieś odkładanie na później.
O co tu chodzi? Dokładnie, kochani, chodzi o to, co tam gdzieś w nas gra. Czuliśmy, wiedzieliśmy, przewidywaliśmy. Gdzieś tam w tobie coś krzyczy do ciebie, prawda? Od dawna. To jest właśnie to przeznaczenie właściwe. Ale lew mówił, a nie, tam później się tym zajmę. Na razie mam ważniejsze sprawy, tutaj inne. Trudne, muszę to zrobić, tamto zrobić, przemyśleć pewne rzeczy. Tu się muszę z takimi osobami użerać. Dosłownie coś takiego czuję. I odkładane na później te prawdziwie ważne sprawy, które tu do ciebie, lwie kochany, wołają. Oczywiście może chodzić także o sprawy relacyjne, sprawy związane z pracą, jakieś załatwienia. Zobaczymy, co tutaj nam się dalej wyłoni, że tak powiem, z tej naszej historii. Ciekawe. Oczywiście może tutaj wrócić wracacz. Kochane lwy, spodziewamy się tu wracacza, ale ja takie mam poczucie, że lew jest tu przygotowany na wracacza. Już się nie da tak podejść wracaczowi jak kiedyś. Szczególnie jeżeli to jest taki wracacz, taka łajzunia, no bo siódemka mieczy. Przychodzi po coś, chce coś zabrać, prawda? Chce coś dla siebie uzyskać. Więc uwaga. Dobra. Sprawy prywatne. No i pojawia nam się giermek buław. No oczywiście, że się pojawia, bo się pojawia ten właśnie tutaj, który pisze z pasją, prawda, z zaangażowaniem, jakąś wiadomość tutaj do lwa. Coś tu by chciał ten ktoś od lwa. Ale uwaga, kochani, bo trójka mieczy mi mignęła, żeby nie dać się znowu wciągnąć w jakieś relacje albo sytuacje, gdzie będzie przykrość, rozczarowanie i złamane serduszko. Pięć buław. Musisz tu zawalczyć. Ty wiesz, czego chcesz, lwie kochany, tak naprawdę w serduszku. Po prostu pozwól sobie iść za tym twoim wewnętrznym głosem. Nie pozwól, żeby tu ktoś gdzieś próbował wymuszać na tobie kwestie czy rzeczy, których ty nie chcesz. Dokładnie. Zobaczmy w sprawach poza prywatnymi. O, znowu buławy, bardzo ogniście. Czyli zaczynamy od królowej buław i druga energia, zobaczcie, dwójka mieczy. Kochany lwie, jeżeli chodzi o sprawy takie profesjonalne, zawodowe, finansowe, inwestycje i tak dalej, ja mam poczucie, że ty masz bardzo dużo pomysłów, dobrych pomysłów, pragnień, pasji, chęci do działania, masz tą energię, masz tę moc, żeby to zrobić, ale jednocześnie czegoś nie widzisz. I to jest ważne, bo jest to w obszarze intelektualnym. Może blokujesz się na jakieś pozytywne rozwiązania, może nie znasz jakichś konkretnych zasad, reguł, może jakieś przepisy chodzi, które cię tu gdzieś blokują. Coś ewidentnie staje ci tu na drodze. Coś albo ktoś. Bo to może być też jakaś osoba i ty możesz to przeczuwać, możesz podejrzewać, ale jednocześnie odwracasz wzrok w drugą stronę i udajesz, że tego nie widzisz. Ale to stoi ci na drodze. I teraz pytanie, co to jest? Każdy lew musi tutaj sobie indywidualnie na ten temat odpowiedzieć. Ok. Rada. Mamy asa kielichów, czyli znowu miłość. Zobaczcie. Miłość, miłość własna, miłość do innych. Nowe, piękne kwestie, nowe możliwości. Pozwól sobie na nie, bo to jest rada, czyli pozwól sobie na to, żeby przyjąć. Wow, zobaczcie, as mieczy, dwa asy. To nowe, co idzie. Przyjmij, kochany lwie, te nowe możliwości, które się pokazują, to, co uniwers dla ciebie podsyła, ale jednocześnie też pozwól sobie na nowe pomysły, nowe sposoby podejścia do jakichś spraw, tematów. Zobacz, tu masz dwójkę mieczy, a tu cofamy się o krok, żeby znaleźć właściwe możliwości, sposoby rozwiązania jakichś kwestii, które są dla ciebie problematyczne, które są blokujące, bo tu widać jakąś blokadę w obszarze postrzegania siebie może zawodowo, karierowo, finansowo, inwestycyjnie. Może chodzić tutaj o twoje zaangażowanie
kreatywność na przykład, zastanów się, czy pozwalasz sobie, albo czy ty sobie pozwalasz, to jest jedna rzecz, ale może jesteś w środowisku, które blokuje twoją kreatywność, blokuje twoje pomysły, twoją pasję, twoje zaangażowanie, właśnie mówiąc, takie są zasady i reguły i tak masz to robić, jak taki robot, prawda? Może ci to kompletnie nie odpowiada, może cię gdzieś ciągnie dalej, może pragniesz zmiany. I to jest może ta zmiana tutaj, która do ciebie powraca albo się jako nowa pojawia, która chce wyrwać lwa z tych okoliczności, w których lew nie potrafi sam zadziałać, bo siedem mieczy jest przed ósemeczką mieczy. Czyli to już jest, siedem mieczy to już jest dla mnie takie lekkie przyblokowanie na pewnych kwestiach. Osiem mieczy to już jest całkowite zablokowanie intelektualne. Tylko tak da się to zrobić, a że się tego nie da zrobić w związku z tym, że jest wtedy zastój, przestój, jakiś odczuwalny, taki totalny impas, prawda? I ten impas jest widoczny w sprawach bardziej pozaprywatnymi. W sprawach prywatnych, kochani, giermek buław i piątka buław, czyli pasywno-agresywne zachowania. Pasywno-agresywne rozmowy. Może być tak na zmianę. Raz jest dobrze, przyjemnie, później znowu jakaś walka, jakieś przepychanie się, jakieś przeciąganie liny. Co tutaj się dzieje tak naprawdę? Czy to jest relacja, która ma szansę przetrwać? Czy to jest relacja, w której jesteście w stanie zaangażować się na tyle, by wycofać się z tych pasowno-agresywnych działań i zauważyć bardziej tą delikatną stronę, naturę relacji i na tym się skupić, na miłości, na wrażliwości, na wzajemności, prawda? To, co tutaj jako pierwsze nawołuje, czyli takie bardziej przejście w bardziej delikatną formę rozmowy dyplomatyczną, prawda, z wzajemnością, ze zrozumieniem. Czy to jest realne? Każdy lew sobie to musi zadać pytanie. I tu chodzi o relacje różne. Jeżeli jesteś singlem, to może chodzić o relację twoją z kimś, gdzie właśnie te pasywno-agresywne zachowania jako taki stały element tej relacji występują. I jest to coś, co sabotuje nam te relacje. Zobaczcie, jak on tutaj w tą stronę, prawda, się ustawia. Jest to coś, co zaburza równowagę tej relacji. Jest to coś, co w wielu relacjach doprowadziło do zakończenia. Więc teraz pytanie, na ile ci zależy na tej osobie, na tej relacji? Jeszcze raz przypomnę, kochani, tu chodzi o wszystkie relacje. To może być twoja relacja z koleżanką, kolegą, rodziną, współpracownikiem. Bardziej może prywatne, ale często przenosimy relacje zawodowe też na grunt prywatny. Dlatego czuję tutaj, że ktoś ma osobę z pracy gdzieś bliżej siebie. Może to być romantycznie, partner, partnerka, mąż, żona, może ktoś były, wszystko jedno. Ale nadal jest to taka dynamika pasywno-agresywna między wami. Tak. I każdy ma swoją rację, każdy ma swoją perspektywę, każdy przy tym trwa, żaden nie chce odpuścić. Co więcej, ja tu czuję, że oboje są momenty, kiedy stawiacie siebie w pozycji bycia ofiarą tej sytuacji, co w niczym tu nie pomaga. Ja tu czuję, że jest tutaj jakby brak chęci porozumienia. Bardziej jest chęć udowodnienia swojej racji tej drugiej stronie. Z mojego doświadczenia, i wy pewnie też to czujecie już, kochane lwy, to jest taka równia pochyła do zakończenia relacji. I teraz pytanie, czy zależy ci na tej relacji? Chcesz ją rozbudzić? Chcesz ją inaczej poprowadzić? Czy może patrzysz już w nowym kierunku i masz takie poczucie, że tu tylko jeszcze brakuje kropeczki nad i, żeby zdecydować się na
pójście w nowym kierunku. Tu różne czuję rzeczy. Natomiast dla osób, które są singlami i oczekują kogoś nowego, uważaj, bo w tym czasie może się pojawić nowa osoba, ale jeżeli wyczujesz właśnie takie pasywno-agresywne zachowania, wymuszenia, wszystko, co będziesz odczuwać jako czerwona lampka ostrzegawcza, pamiętaj, że z czasem będziesz mieć tego więcej, czyli pytanie, czy chcesz w to wtedy wchodzić. Jest to czas dosyć burzliwy, jak widać, dla lwów. Nie jest to dobry czas na rozpoczynanie, przynajmniej początek połowa miesiąca, tak pod koniec. Już tu czuję inne energie. Zobaczmy właśnie, co odchodzi. No tak, zobaczcie, coś się kończy. Jakiś duży etap, duża faza. Coś tu podokończały lwy, jakieś duże projekty swoje życiowe. Czuję też, że tutaj, bo mamy koło fortuny, czyli ktoś nad karmą też pracował i też się dużo udało tej karmy tutaj oczyścić, zostawić ze sobą, więc gratuluję wszystkim lwom, którym się to udało. I druga energia, zobaczcie, dziesiątka mieczy, czyli to odchodzi do przeszłości. To lew tutaj zakańczał, uzdrawiał właśnie, napełniał pięknymi energiami, żeby uleczyć ten obszar, prawda? Tą miłością, żeby uleczyć ten obszar. Tutaj widać, że jakaś mądrość była, dotknęła tego, może jakaś wyższa perspektywa, wyższa świadomość, coś, co uzdrowiło te obszary. Może nadal nad tym pracujesz, ale lwia część pracy za tobą. Zobaczmy, co idzie nowego. O, pięknie, spełnione marzenia. I zobaczcie, znowu nam się pojawia karta, która mówi o karmicznych kwestiach. Ale to jest dobra karma, bo dziewiątka kielichów, spełnione marzenia, czyli właściwie tutaj jest widoczne, że dobiegł końca, czy dobiega końca jakiś duży cykl, słuchajcie, no mogę to śmiało nazwać karmiczny w grupie dotyczącej właśnie znaku zodiaku lwa. Gdzieś to astrologicznie pewnie jest uzasadnione, ja ostatnio nie obserwowałam aż tak skrupulatnie, ale pewnie znaleźlibyście w astrologii uzasadnienia w obecnym czasie. Czuję, kochani, że idą naprawdę cudne czasy, cudne może inaczej powiem, możliwości, okoliczności. Kochani, i tu musimy pamiętać o tym, że aby to dobro do nas przyszło, należy się zaangażować. Należy zrobić coś, wykonać właściwe działania, podjąć się właściwych kroków, podjąć decyzję, żeby ruszyć do przodu, tam, gdzie jest to szczęście, gdzie jest to spełnienie, gdzie jest ta miłość, prawda? Gdzie widzę siebie, gdzie widzę dla siebie komfort, spełnienie, szczęście, radość, miłość, to czego pragnę, ale ja muszę wyruszyć w tym kierunku, samo nie przyjdzie. Przez okno nie wpadnie uchylone, prawda? Tu trzeba naprawdę działać, żeby to otrzymać. Zwróć uwagę, co w twoim życiu obecnym możesz nazwać jako destrukcyjnym. Gdzie widzisz te obszary destrukcyjne i gdzie chciałoby się tobie wprowadzić właśnie zmiany, różnice? Tylko musisz popatrzeć na to uczciwie i szczerze. Bo jeżeli będziesz patrzeć przez palce, to jest siedem mieczy, czyli samo oszukiwanie się. Wprowadzanie sobie takiego sabotażu do tych swoich działań. Bo żeby zacząć właściwie działać, najpierw trzeba właściwie odnaleźć te obszary, w których trzeba zadziałać, gdzie dzieje się coś złego, gdzie się dzieje ta destrukcja właśnie. Ciekawe, kochani, zobaczmy sobie jeszcze jedną podpowiedź. Runę dla lwów. Oj tak. Jest to, słuchajcie, runa, która mówi, jakby uniwers w tym momencie dosłownie rzucał kośćmi dla lwów. I na co wypadnie, prawda? To będzie. Tak, runa Petro jest runą przeznaczenia właśnie. Jest to czternastka.
Jest to swego rodzaju życiowa gra, prawda, która się dzieje. Dlaczego gra? Bo zobaczcie, można wybrać tkwienie w destrukcji, można wybrać szczęście i spełnienie, można wybrać ból, krzywdę i siedzenie w starej energii, w tej starej karmie i w tych schematach postępowania, albo można postawić na nowe schematy postępowania i skupić się na pozytywnych rozwiązaniach, na dobrej karmie, bo taka też istnieje. To jest po prostu prawo przyczyny i skutku. Ono nam się tu pokazuje bardzo intensywnie w karcie sprawiedliwości, w runie Petro. Nawet na swój sposób koło fortuny to prezentuje. Kochani, prawo przyczyny i skutku mówi nam o tym, że każdy skutek ma swoją przyczynę. Więc jeżeli skutek, czyli to, co się dzieje wokół ciebie, to jest skutek, to jakie masz warunki, to jak odbierasz pewne rzeczy, to jest skutek tych wszystkich rzeczy wcześniejszych, czyli tych przyczyn, jak ty to odbierasz, czy ci się to podoba, co jest wokół ciebie, twoje relacje, twoje związki, twoja praca, twoje miejsce, gdzie mieszkasz, czy ci się to podoba. Bo jeżeli nie, to znaczy, że przyczyna, ta przyczyna tego jest jakąś destrukcją, prawda? Skoro skutek nie jest dla ciebie fajny, ten ostateczny efekt. I teraz zastanów się, co możesz zrobić w swoim życiu i jak wskazać te przyczyny, czyli co to jest za przyczyna, że jest jak jest, zamiast fajnie, przyjemnie, szczęśliwie w spełnieniu, prawda? Jak już namierzysz tą przyczynę, wówczas co ja mogę z tym teraz zrobić? Jak ja mogę wprowadzić dla siebie dobrą różnicę, dobrą zmianę? Petro pomaga nam wyzwolić się właśnie, przejść oświecenie, zrozumienie, zobaczyć, zauważyć, więc możemy ją o to prosić. Oczywiście Petro to także jest, słuchajcie, przyjaźń, radość, zmiany w dobrym kierunku. To jest też przyjemność szeroko pojęta i tutaj ona nam się pokazuje. Miłość to jest ogromna przyjemność dla nas, a jednak pozwalamy sobie na to, by tkwić w zupełnie odmiennych warunkach niż miłość, prawda? I oczywiście to nie ma być proste, kochani. Tu nie chodzi o to, żeby to było łatwe. To są wyzwania dla nas i podpowiedzi, jak mamy zmienić sobie życie, jak możemy wprowadzić sobie więcej komfortu. To, czy podejmiemy się tych wyzwań i czy wykonamy ten wysiłek, oczywiście, że zależy od każdego z nas i to jest właśnie to rzucanie kostkami przez wszechświat w naszym temacie, bo tak naprawdę to my wskazujemy. Zostaję w tej destrukcji, w tym bólu, w tym cierpieniu, czy idę ku lepszemu? Ale by pójść ku lepszemu, trzeba się zaangażować, trzeba podwinąć rękawy i mocno się napracować, prawda? By się wyrwać z destrukcyjnych jakichś kwestii, które tutaj widać, że trzymają bardzo nisko wiele, wiele osób, które słucha. Petro zapowiada szczęście, zapowiada spełnienie, zapowiada zrządzenie losu. Ale co to jest zrządzenie losu? Możliwości, które się pokazują. A to my sami mamy być tymi budowniczymi, kreatorami, architektami, zakasać rękawy i zrobić coś, żeby ta sytuacja była lepsza, każdego dnia lepsza. Każdego dnia moja sytuacja jest lepsza, bardziej pozytywna, bardziej mi się podoba. Możesz sobie to powtarzać, tak długo aż uwierzysz w to i powtarzaj sobie jeszcze, robię wszystko, aby moja sytuacja się poprawiła. Każdego dnia proszę o informacje, wiadomości, podpowiedzi moich przewodników, aniołów świetlistych, prawda, co nam się tu pokazało. Słucham podpowiedzi, biorę je pod uwagę, pozwalam sobie na to, by wprowadzać je później w życie i każdego dnia to robię. I dzięki temu każdego dnia coraz więcej czuję, że moje życie zaczyna wyglądać dokładnie tak, jak tego pragnę. To jest proces. Pomyśl sobie, jak długo zajęło, jak dużo czasu zajęło ci, by się wpakować w to miejsce, w którym obecnie jesteś. I to mówię do wszystkich lwów, które są nieszczęśliwe w swoim życiu,
albo w jakimś obszarze swojego życia. Nie możesz oczekiwać, że wyjście z tej sytuacji to będą 2 dni. Jeżeli się tam długo wchodziło, to też i długo trzeba wychodzić, prawda? Trzeba się zaangażować w ten temat. Kochane elfy, bardzo ciężka energia z tego czytania, aż mnie przytłacza dosłownie to, co tu czuję. To, jak wiele osób wybiera jeszcze bycie ofiarą, bycie w cierpieniu, trwaniu. Wiadomo, każda dusza ma swoje potrzeby, tylko zastanów się, czy ta ciemna noc duszy nie mogłaby już dokończyć się, dobiec końca. Od ciebie to zależy, tylko i wyłącznie od ciebie, kiedy podejmiesz decyzję, że chcesz żyć inaczej, chcesz zaznawać szczęścia, miłości każdego dnia i po prostu później zacząć działać, iść w tym kierunku. Tak, kochani, czytanie bardzo, bardzo intensywne, bardzo głębokie dla wielu osób, które mają to usłyszeć. Więc jeżeli nie czujesz, jeżeli masz super szczęśliwe życie, jeżeli to z tobą nie rezonuje, zobacz sobie jeszcze inny horoskop, może ascendent, może Wenus, Mars, Merkury, czy ostatnio no, te planety, wiele z tych planet jest istotnych, jak Saturn też, prawda, czy Uran na przykład. Tak, poszukaj w kosmogramie, co ciebie przyciągnie, albo jaki obszar chcesz przeeksplorować i zobacz sobie jeszcze inny horoskop. A teraz, kochani, teraz mini wybierz kartę na 3 możliwości. Możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. 1, 2, 3. Dla lwów jedyneczka. Tutaj mamy idealny moment, zobaczcie. Idealny moment na zmiany. Może na jakąś trudną rozmowę, albo na jakieś ze sobą trudne rozmowy, żeby sobie coś uzasadnić, uzmysłowić, coś zobaczyć, dostrzec. Okej, 2. Tu mamy nie teraz. Tu trzeba zaobserwować, jak czuję, przyjrzeć się, dostrzec prawdę. I 3. Tutaj mamy tak i ja tu czuję jakiś nowy początek, może miłość nowa? Coś fajnego dla trójeczek. Ojejku, tyle kochani, utulam mocno. Życzę nam wszystkim pięknego przesilenia wiosennego. Życzę nam, żebyśmy potrafili wybrać to szczęście i spełnienie powyżej cierpienia i bólu, żebyśmy potrafili zakończyć to wcześniejsze życie, smutne, trudne i ciężkie i pozwolić sobie, podjąć taką decyzję i pozwolić sobie na to, żeby szczęście było codziennie przy nas. Niech tak jest. Niech szczęście jest przy nas każdego pojedynczego dnia. Utulam mocno, kochani, do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa.